Cześć, jak się macie dzisiaj o poranku? Mam nadzieję, że wyśmienicie. Dla was jest poniedziałek, dla mnie jest niedziela. Jestem przed Magnolią. Zaraz idziemy z synem do kina na wielki tajemniczy os, czy coś, czy wielki potężny os. Nie pamiętam dokładnie. Jezu, jak zimno. Marzec, powinno już takie słoneczko świecić, nie? Ale jest zimno jak cholera. No i tak, oczywiście, w miejscu publicznym coraz częściej będę się zbliżał gdzieś tam do takich centr handlowych i w końcu gdzieś wystąpię w środku tłumu i zrobię porannego vloga w środku południa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje poranki, to kilka rzeczy chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Takie tak vlogowo trochę będzie informacyjnie, ale z uśmiechem specjalnie dla was o poranku. Więc tak, jeżeli chodzi o kino, to ktoś miał okazję zobaczyć moje programy dotyczące kina, trochę ich było, i uznał, że jestem w ogóle świetny, wyśmienity i w związku z tym będę miał wejściówki na takie seanse dla dziennikarzy przedpremierowe, żebym mógł wejść, obejrzeć film i zrecenzować go wam ewentualnie na jakiś czas przed premierą. Także fajnie, w przyszłości tak będę robił, ale oprócz tego będę miał też 10 biletów dla was. Za każdym razem jak taki program zrobię, a będę to robił raz w tygodniu, będę mógł wam rozdać 10 biletów. Na jakich zasadach? Zobaczymy. Ale jest fajnie w związku z tym. I jeszcze jedna rzecz, a propos właśnie tych porannych vlogów, muszę trochę je robić rzadziej, przepraszam. Wiem, że mnie lubicie o poranku, ale niestety tak wygląda rzeczywistość, że trochę zaniedbałem moich widzów graczy. Tak, przepraszam was bardzo. Znaczy ciężko mi wrzucać więcej niż 2 filmy dziennie. Staram się robić 2, mógłbym 3, ale to by wymagało dużo pracy i podchodziłoby pod delikatny spam. Więc wrzucam zawsze 2 filmy dziennie. Jeżeli jeden z nich jest vlog, to tylko jeden materiał wystarczy na grę. A moi gamingowi widzowie, no cóż, oni bywają trochę niecierpliwi. Ja to wszystko rozumiem. Postanowiłem trochę w tym tygodniu wynagrodzić te braki. Zatem tych vlogów porannych może być troszkę mniej. Może tak, może nie. Zobaczymy, ale wybaczcie mi to od razu. Przepraszam z wyprzedzeniem. I pozdrawiam was bardzo serdecznie, a ja śmigam do kina na film, o którym być może opowiem wam w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się. Pa, pa!